płyta od mojej rajdówki. Przedarłem się. Zobaczcie, już gotowa. Ciekawe, jak wygląda mój samochód. Trzy tygodnie, które spędziłem na rajdowaniu. Najpierw testy w Maroko, później bardzo trudny rajd. Naprawdę ciężko go przeżyliśmy. Dużo szczęścia, no bo rajd Turcji, który był bardzo daleko i to był bardzo trudny rajd, wygrany, zdobyty Puchar Europy, ale jedziemy dalej. Zobaczymy, jak przygotowuje się mój samochód. Zobaczycie, jak to jest wielka praca. Ile trzeba wykonać czynności, żeby auto rajdowe mogło stanąć na starcie. Ile mechanicy wkładają to godzin pracy, jak to jest skomplikowane i ile jest podzespołów, o których warto opowiedzieć. Zaczynamy. Cześć, Adaś. Cześć. Patrzę już na samochód, nie na ciebie. No bo wiesz, tak się stęskniłem za nim. Już dawno, dawno nie byłem. Jakim jesteś w etapie, powiedz mi? Zostało nam tylko składanie. Mamy wszystkie części. No myślę, że dziś po południu, jutro będzie gotowe. Będziemy mogli test zrobić, tak, będziemy mogli się przejechać. Zobaczcie, BMW X3 CC. Samochód, można by powiedzieć, już trochę historyczny, no bo ten samochód za 3 czy 4 lata będzie mógł startować w historycznym Dakarze, ale historyczny kierowca, czyli ja, wsiadł do niego i w tym roku, Boże, Jadaś, ile wygraliśmy? 4, 3, 7 rajdów. 7 rajdów to auto wygrało. Naprawdę z autami, które są technologicznie, no sporo dalej. Tych aut zostało na świecie dosłownie kilka sztuk. Bardzo rzadki egzemplarz. Sven Quandt, szef BMW, szef naszego zespołu, cały czas mi mówi: pamiętaj, pilnuj tego samochodu, on jest wyjątkowy, on jest rzadki. Wyobraźcie sobie, że to auto w rękach Stefana Peterhansala było na podium Dakaru. Z takich dużych sukcesów ja tym autem wiele lat temu wygrałem Silkway Rally. Wyobraźcie sobie, plac czerwony, chorągiew czerwona i ktoś nas puszcza, chyba prezydent nawet był, i nagle po 2 dniach Polak na niemieckim samochodzie prowadzi w rosyjskim rajdzie. Ciężko to było przetrawić dla obecnych układów, ale dojechałem do mety. Pamiętam, na mecie stała taka linia ważnych ludzi. Wiecie, jak wygląda czapka rosyjskiego generała? Takie rondo. I oni tak wszyscy stali i patrzyli na tego Polaka. A co było wtedy? Grali Mazurka Dąbrowskiego. W Turcji kończyły się hamulce. Na jakim jesteśmy etapie? Nowe tarcze, nowe klocki. Wyobraźcie sobie, że te tarcze, które trzeba układać, które trzeba odpowiednio cieplnie ułożyć, to są tarcze, zaraz, Brembo włoskie, klocki japońskie, Endless, które no teoretycznie, w zasadzie praktycznie, dobrane są cieplnie, idealnie do tego samochodu. Wyobraźcie sobie, że mamy tu tak wysokie temperatury, już nie mówię, że dochodzi powietrze, tu dochodzi woda. Te zaciski, płynie przez nie woda. Normalna chłodnica, normalna pompa wody. Wyobraźcie sobie układ, który potrzebuje takiego chłodzenia. To jest niesamowite. My w zasadzie w takim samochodzie jedziemy układami. Po kolei układ przeniesienia napędu, drivetrain, hamulce, czyli przygotowanie poszczególnych elementów. Od pedal boxu, gdzie jest pompa, która musi być sprawna, która jest wyregulowana, bo mogę sobie ustawiać balans między przodem a tyłem w dowolny sposób. To są po prostu te elementy, które pozwalają zrobić z tego samochodu bestię, która pędzi po wartepach i daje nie tylko satysfakcję, ale też dobry wynik. Hamulce niestety czasem ulegają przegrzaniu. Samochód waży w akcji ponad 2 tony. Wyobraźcie sobie, że po nalaniu paliwa,
po tym, jak jest długi odcinek, 400 km, 500 km, to te auto waży 200-300 kg więcej. To wszystko musi wytrzymać. Niestety te hamulce czasem płoną, czasem świecą. Wyobraźcie sobie całkowicie czerwoną tarczę. Nie możesz stanąć, nie możesz przytrzymać klocka, bo wszystko się spali. Musisz jechać. I wiesz, na co czekamy? Na rzeczkę. Jakąkolwiek strumyczek przejeżdżasz, oczywiście każdy fachowiec powie, woda w tych tarczach może je lekko pokrzywić, ale jeżeli przelecisz prawdziwym pędem, bo ostatnio sprawdzałem w moim Mini na takim szerokim kole, że przez rzekę, jeżeli jedziesz powyżej 130-140, przejeżdżasz po wodzie. To niesamowite. Ten samochód ma węższe koło i niestety wchodzi w tą wodę. Ale często to ratuje życie. Czujesz, że nie masz hamulca, że on już się zapada, że już jest powietrze w układzie, a jednak po wodzie ten płyn gęstnieje trochę i od nowa można mieć ten hamulec. To jest bardzo ważne. Wyobraźcie sobie, że zjeżdżasz z jakiejś wielkiej wydmy czy z jakiejś drogi, która jest skalna i bardzo dużo używasz hamulca i kończy ci się hamulec. Nie jest to przyjemne uczucie. Niemiecka technologia, niemiecka szpilka, niemiecki dzwon do hamulców. To daje solidność i pewność, że dojedziemy do mety. Ale przejdźmy dalej. Zawieszenie. Zobaczcie, takie fioletowe sprężynki, pokażę Wam kolor, bo jeszcze będzie samochód oczywiście przed całym rajdem pięknie myty. Ale ten fiolet to nie po to, żeby ładnie wyglądało. My wiemy dokładnie, kto zna motorsport, wie dobrze, że jeżeli jest taki fiolet, to jest to Rager Suspension. Osobiście znam właściciela, człowieka, który to stworzył, Gerarda. Wspaniały człowiek. Na wielu testach w Maroko, kiedy byliśmy, czy na rajdzie, sam własnoręcznie, mając przecież ogromną firmę, rozbierał te amortyzatory, wkładał nam w środku te różne drobiazgi, które decydują, że na koniec te auto jedzie po dziurach w tak niesamowity sposób, że nie chce się wierzyć, że jest to możliwe. Amortyzator jest bardzo nowoczesny. High speed, low speed, rebound, to są różne tajemnicze słowa. Tak naprawdę wejście, wyjście, szybkie zejście, czyli fast rebound. Później to wszystko, co decyduje o tym, że ten amortyzator dobrze działa, to także umiejętność schładzania go. Różne powietrzne rury, które chłodzą te amortyzatory. Wszystko, co powyżej 120-130 stopni, zaczyna zmieniać parametr tego amortyzatora. Więc bardzo pilnujemy, żeby te amortyzatory miały odpowiednią temperaturę. Są dwa na koło. W tej chwili preferuje się już jeden amortyzator. Wszyscy twierdzą, że jest to lepiej. Niemcy dalej twardo uparli się, że są dwa amortyzatory. One dają bezpieczeństwo. Wyobraźcie sobie, że jeden się, jak to się mówi w slangu, wysika, czyli przestaje mieć swój parametr tłumienia. Drugi dalej działa. Można dojechać do mety. Jeżeli miałbym tutaj system taki jak w MacPersonie, czyli jedną sztycę, jedną sprężynę, cokolwiek się dzieje, staję i nie dojeżdżam do mety. Kolejny, bardzo ważny system, według mnie chyba najważniejszy w samochodzie, przeniesienie napędu. Silnik generuje 350-370 koni. Moment obrotowy z takiego silnika sięga 1000 newtonów. Wyobraźcie sobie, ile to jest 1000 newtonów. To są dwa potężne silniki i tak naprawdę to wszystko później przez taką płosieczkę, zobaczcie, o, nawet sprawdzę, bo pewnie moi mechanicy już to zrobili, ale tu jest kreseczka. Równa, prosta kreseczka. Dopóki jest prosta, wiemy, że ta płoś jeszcze nie poszła w pracę. Kiedy zacznie mieć już lekki zygzak, czy w jakiś sposób wiadomo, że zaczyna się skręcać. Taki jest trudny moment, że w pewnej chwili koło przestaje się kręcić, a na trzech nie jest już tak łatwo, chociaż w tym samochodzie mogę zablokować skrzynię, mogę zablokować przedni dyferencjał tylny i na trzech kołach całkiem dobrze popylam. Skrzyni biegów nie ma. Wyjęli. Jest. Zobaczcie. Skrzynia biegów. Francuska konstrukcja. Sadef robi te skrzynie biegów. Sześć biegów, tak samo
piekielna wytrzymałość na moment obrotowy. Skrzynie są programowane do ponad 1200 N. Wyobraźcie sobie, jakie muszą być tryby, jak przekładamy te biegi, kiedy przekładam z pierwszego na drugi, na trzeci, na czwarty, na piąty, na szósty, kiedy jest najpiękniejsza melodia, bo jak wrzucisz szósty bieg i czujesz, że ten samochód dalej przyspiesza, to kochasz go. Nie jest za szybka. Teraz prędkość maksymalną niestety mamy ograniczoną do 170 na godzinę. Płaczę, kiedy jadę taś-tasiem, jak to się nazywa, i 170 na godzinę i nie ma co robić. I w zasadzie samochód się dalej nie rozpędza. Te skrzynie były programowane za dobrych czasów, kiedy jeździłem jeszcze tą BMW, na przykład na Silkway Rally czy na innych rally, ponad 200 na godzinę, 205, 210. To dalej jest mała prędkość, ale wyobraźcie sobie, jak po terenie, po polnej w zasadzie drodze czy po jakiejś pustyni auto zasuwa blisko 200, robi to wrażenie. Kiedyś zjechałem z takiej wydmy w Chile, nie pamiętam gdzie to było, ale ścigaliśmy się z Nanim Romo. Jeżeli to kiedyś zobaczycie, to sprawdźcie. Szliśmy tam ponad 200 na godzinę, pełną prędkością. Dostałem wtedy, stałem przed szefem po tym wszystkim razem z Nanim w ten sposób. I szefie, no tak jakoś wyszło, że się ścigaliśmy ze sobą. Tak niestety bywa, że człowiek emocjami przeważy rozsądek. I to był moment, w którym oczywiście kibice mówią, wspaniale, ale żeście szli. W każdej chwili mogła być większa chopeczka, a przy dwóch paczkach, jak zaczynasz robić roll mopsy, może nawet zaboleć. Zobaczcie, jak wygląda konstrukcja tego samochodu. Rurka w rureczkę pospawane, to wszystko tworzy jedną całość. Ten samochód mógłby być zaraz mini. Tak naprawdę zdejmujemy karbony, zdejmujemy to wszystko, co jest przyczepione i samochód może zmienić w ogóle markę. Oczywiście Mini i BMW to jedna marka. Oni są wspólnie. Ja jeżdżę jeszcze BMW. Tubular wskazuje na to, że wszystkie elementy tworzą specyficzną konstrukcję. Całość musi pracować. Wbrew pozorom to nie jest sztywna konstrukcja. Ona się ugina w jakiś sposób. Ona powoduje, że jest pewna sprężystość. To jest wielka rzecz. Hagemann, niemiecka firma, która przygotowuje te rureczki, które je spawa, która pilnuje, wie bardzo dokładnie, czego chce od tego samochodu. Tu jest mnóstwo różnych elementów. Na przykład przejdę teraz do układu paliwowego. Wyobrażacie sobie, że zbiornik, ten, który tu jest, nie wiem, jest bliski 500 litrów. To są ilości, które są potrzebne do samochodu na najdłuższe odcinki specjalne. Odcinek specjalny 500, 600 km. A taki samochód potrafi na pustyni, w ciężkich warunkach, palić 0,6 litra na kilometr. Ktoś by powiedział, co to jest 0,6 litra? To jest 60 na 100. Ale benzynka, czyli samochodzik, nad którym my mamy paliwową przewagę, pali litr na kilometr. Wyobraźcie sobie 100 na 100. Niektórzy mówią, to oni tam czołgami jeżdżą po tej pustyni. Czy to jest możliwe? Jest to możliwe. Wyobraźcie sobie, że samochód na drugim biegu, na pełnych obrotach, idzie pod wielką wydmę i w zasadzie czujesz, że tej mocy chciałbyś jeszcze więcej. Tak ciężko jest w tym piachu, tak ciężko jest przepchnąć te żelastwo, żeby jechało do góry. A to jest stół, na którym leżą różne części. Tu mechanicy sobie układają, bo za chwilę będą je wkładali. Nie chcielibyście zobaczyć, w jakim tempie. To nie byłby przyspieszony film. Po prostu wszystko się dzieje tak. Fotele, które są bardzo ważne, bo tak naprawdę wiele godzin spędzam w tym fotelu. Recaro przygotowało fotel, który ma i z boku bezpieczeństwo. System Hansa nie pozwala, żeby moja głowa poleciała do przodu. No, boczne uderzenia też są w jakiś sposób chronione, bo to jest bardzo ważne. Pedały. Ktoś by powiedział, co to jest? No zobaczcie, tu jest pedał gazu, elektroniczny pedał gazu, czysta, prawdziwa, bezpośrednio przeniesiona z BMW część. Jest sporo w tym samochodzie części, które wytrzymują takie przeciążenia. BMW to jednak jest marka. Ale to
To jest zawsze miejsce, w którym Łukasz się czuje najpewniej, kokpit wyjęty, co jest niesamowite, że to jest taki sobie jakiś kawałek, który ma specjalne, zobaczcie, podłączenia. To jest naprawdę technika samolotowa. Te wszystkie bezpieczniki, te wszystkie przełączniki są niesamowicie odporne i wytrzymałe. Akumulatorek, taki wielki samochód ma taki malusieńki akumulatorek, chodzi o wagę. A zobaczcie na przykład, jak wygląda atrapa. Bardzo ciężka, co? Ciekawe, czy opadnie. Karbonik, wszystko leciutkie, wszystko najlżejsze. Po co chodzi? Dobrze wygląda. Za tą rejestrację pewnie dadzą nam mandat. Ale mamy dużą, prawdziwą zawsze w środku. Bo niestety, jeżeli byśmy tu położyli rejestrację, po pierwsze zasłania powietrze, po drugie szybko odpadnie. Dobra. Filtr powietrza. Niezły, co? Jak w ciężarówce. Też oczywiście karbonik. Zobaczcie, to też jest leciutkie. To wszystko musi być leciutkie. Zapasowe hamulce. Wyobraźcie sobie, że Adaś musi te hamulce zrobić, musi je przygotować, czyli odpowiednio przegrzać. 7 do 10 razy wytwarzamy, najpierw trzeba je zetrzeć, żeby uzyskać taką powierzchnię, która już jest przygotowana, czyli klocek bierze całą powierzchnię, a później trzeba je przegrzać, żeby powstało takie małe szkliwo. Te klocki są wtedy przygotowane i jeżeli przyjeżdżam na serwis, mechanicy mają tylko 20 minut, ciach, ciach, przekładają mi te tarcze i klocki i jedziemy dalej. A teraz pokażę Wam coś, co napędza to wszystko. Serce samochodu, silnik BMW, 3-litrowy diesel. Stara, bardzo znana jednostka napędowa, która ciągle trzyma niesamowite parametry. 370 koni, można spokojnie mieć 500 koni w tym silniku, bo testowali to na hamowni moi inżynierowie. Ale moment obrotowy jest esencją tego silnika. My jeździmy na niedużym, 820-850 newtonów. Wiem, że na hamowni ponad 1100, w zasadzie można powiedzieć, że ten moment obrotowy sięga granicy przeniesienia napędu. Czyli cały czas ogranicznikiem są półosie i to, co Wam wcześniej pokazywałem, napęd. Przejdźmy do tego silnika. Zjedziemy na dół, Adaś. Dobrze. Tanio nie jest. Ten silnik, ten samochód jeździ na normalnym dieslu, ale wyobraźcie sobie, że w moim Mini, którym będę startował na Dakarze, jest odpowiednie paliwo, HVO. Paliwo, które ma zaprzęgniętą biotechnologię, tak jak moi sponsorzy. To jest paliwo, które powstawać może w każdym miejscu na Ziemi. To jest paliwo przyszłości. Emisja CO2 90% mniejsza od każdego innego paliwa. To jest coś. Silnik. Tak jak mówiłem, 3-litrowy diesel, 6-cylindrowy rzędowy. Zobaczcie, w którym on jest miejscu. Tak naprawdę jest prawie do środka włożony. Śmiejemy się czasem, że on jest trochę między nami, między kierowcą a pilotem. Tu jest koniec już silnika, można by powiedzieć początek, a zobaczcie, a samochód jest tu. On jest w zupełnie innym miejscu. Chodzi o środek ciężkości, o to, żeby samochód był jak najlepiej wyważony. Silnik jest budowany w Alpinie. To jest zawodowy zespół, który przygotowuje te silniki specjalnie. Możecie sobie wyobrazić, że przygotowanie takiego silnika, który dostają gotowy, kosztuje około 100 tysięcy euro. To nie jest zabawa. To jest coś, co powoduje, że pilnujesz bardzo, żeby on się nie zepsuł. Pilnujesz ciśnienia oleju, pilnujesz tego. Zobaczcie, jaki on jest suchutki, tu się nic nie dzieje. Chociaż w Turcji mieliśmy poważną przygodę. Zrobił się z tyłu ogromny wyciek. Był problem, jakaś śruba się wykręciła, która zaślepiała tą część, w której płynie olej. Lało się z nas i byłem pewny, że to koniec. I spokojnie mechanicy mi powiedzieli, mamy 11 czy 12 litrów oleju. Nawet jak zgubisz litr czy dwa, będziesz jechał dalej. Ten minimum, które jest, to jest 7-8 litrów, które zostaje. Także z duszą na ramieniu, no bo wyobraźcie sobie, jak się czujesz, kiedy leci ci olej. Ale samochód dojechał i wygraliśmy. Miejsce, gdzie są moje pedały. Zobaczcie, podłoga jest w tej chwili wyjęta, także widać całe bebechy.
trzy pompy. Pompa sprzęgła, dwie pompy do hamulca, które mogę orczykiem wyregulować balans hamulca. To jest ciekawe, że te pedały, które zresztą też chyba robi API Racing, tak mi się wydaje, to jest bardzo skomplikowana rzecz, bo z jednej strony muszą bardzo gładko i dokładnie chodzić, a z drugiej przenosić ogromne siły, bo my hamujemy 110-120 kg jest nacisku na mój hamulec. Zresztą to można sprawdzić, bo to jest wszystko mierzalne, to wszystko mogę przeczytać na dashboardzie, którego zresztą tu nie ma w tej chwili. Zobacz, wszystko złączki lotnicze, to wszystko jest zawodowe. Tak, jak ktoś zobaczy, powie, Jezu, jak to wygląda, nie? Środek widzę jeszcze mocno rozbebeszony, w ogóle nieskończony, ale możemy to zmienić. I tak wygląda moje biuro, które jest już złożone. Wsiadam. Zobaczcie, żeby wsiąść do tego samochodu, trzeba zabrać kierownicę. Co jest ważne, nigdy nie kładź górą, bo wybijesz szybę. Kładziesz go w taki sposób. Wchodzę do środeczka i się prawie zabiłem. A jego mać. A, na ten podnośnik. Kolanko śniutkie będzie, no. Dole nie robię, kurwa. Tak wygląda moje biuro, jak już jest złożone. Żeby wsiąść, wyciągam kierownicę. Zobaczcie, tak mnie nauczyli w X-Raidzie. Nie kładź do góry, bo szyba wybita. Więc kładę tym metalem do dołu. Wsiadam sobie do środeczka. I to jest najprzyjemniejszy moment. Już wiem, że będzie coś się działo. Trochę tak dziwnie z takim kikutem, więc założę kierownicę. Zobaczcie, takie dziwne coś. Ktoś by powiedział, co to za śmieszna taka... nie wiem, taki krążek. Chodzi o to, że kiedyś mój kolega rajdowy, Colin McCree, bardzo mocno uderzył w kasku, który był jeszcze otwarty, o kierownicę. No i się porobiło. Od tej pory wszystkie samochody i w WRC, i w cross country mają taki krążek, który jest trochę takim airbagiem, który, o, można go z główki atakować. Słuchajcie, no przyjemny moment. Uwielbiam to. Zobaczcie, jaka ergonomia, jak ten samochód do mnie pasuje. Kąt prosty. Tego ludzie w ogóle nie czytają. Zobaczcie, w samochodach rajdowych siedzimy dosyć wysoko, dosyć pionowo. Dwie są podstawy w takim samochodzie dakarowym, bo po pierwsze chcę widzieć wydmy, żeby jak najdalej zobaczyć, kiedy szturmuję, a też no jednak z sytuacji rajdowej chciałbym, żeby ten samochód mnie trzymał, żeby to siedzenie, które tu jest, dawało mi szansę wyczucia, co się tak naprawdę dzieje. Kierownicą, bo można zmieniać kierunek samochodu, ale żeby jechać do przodu, trzeba pociągnąć za tą wajchę. Dźwignia na zmiany biegów. Zobaczcie, jak ona jest ukształtowana. Ja jestem dosyć długoręczny i daleko siedzę, więc muszę mieć tą dźwignię mocno z przodu. Ergonomia w tym samochodzie to esencja. Pociągam bieg i automatycznie zmieniam go na wyższy. Kiedy redukuję, czyli hamując, uderzam w dźwignię i jest mi dużo prościej. Czyli takie uderzenie jest napędem dla mnie, bo jeżeli hamuję, to ręka naturalnie idzie do przodu. Kiedy przyspieszam, idzie do tyłu, czyli wykonuję znowu mniejszą pracę. Ulubiona drifterska robota, czyli rączka, jak to niektórzy mówią, można szarpnąć. W tym samochodzie zawracam czasem na ręcznym, czasem sobie leciutko pomogę, ale raczej to jest z gazu, z uderzenia sprzęgłem. Ten samochód na takim miękkim zawieszeniu nie jest łatwy do podcinania ręcznym, ale mamy go, używamy. Dobra hydrołapa, jak to niektórzy mówią. Druga taka mała dźwigienka, którą tu widać, to jest blokada napędów. Jesteś zakopany, jesteś w błocie czy w piachu, można zblokować wszystkie napędy. Krótkim uderzeniem blokuję i wtedy mam szansę, że centralny dyferencjał jest połączony. Oczywiście tutaj hydraulicznie i przedni i tylny dyfer też mogę wcisnąć i zablokować wszystko. Samochód się staje jak czołg. Rzadko tego używamy, rzadko się aż tak zakopujemy tymi samochodami, ale takie momenty na Dakarze czy na bardzo trudnych rajdach miewałem, że używałem tego urządzenia. Zobaczcie, w tym samochodzie w zasadzie wszystko, co dotyczy konstrukcji, jest albo z karbonu,
albo z włókna węglowego, albo z metalu. W zasadzie nie ma tu przypadkowych rzeczy. To wszystko musi być jak najmocniejsze i jak najlżejsze. To tylko samoloty są w takiej filozofii budowane, jak samochody rajdowe. A to jeszcze musi co pewien czas wykonać 30-metrowy skok, spaść na ziemię i udawać, że ma siłę jechać dalej. O udawaniu to mówi kierowca i pilot, bo oni robią tylko coś tam chrzęknie, coś tam chrupnie, czasem dobrze chrupnie. Dwa razy złamałem kręgosłup, ale jadę dalej. Komfort w samochodzie rajdowym. Niektórzy myślą, jaki komfort? Przecież tu jest tak spartańsko, tu w zasadzie nie ma żadnych dywaników, wygłuszeń. Żar w środku jak cholera, chociaż muszę wam powiedzieć, ten samochód jest wyjątkowy. Maksymalne temperatury 40-50 stopni. To jest naprawdę komfort. Ostatnio w naszym Mini notowaliśmy temperatury 70 stopni. 70 stopni w środku. Ktoś by powiedział, jak to możliwe? Jak to działa? Przecież mamy klimatyzację. Widzicie te takie rury, które gdzieś tu biegną? To z tej rurki wylatuje chłodne powietrze. Są kierowcy, którym wydaje się, że te chłodne powietrze skierują na twarz. Co robią? Następnego dnia nie mają zatok. Wszystko zatkane, więc skierowuję tą rurę tak trochę na siebie i próbuję znaleźć ten chłód. A wszystko, co jest metalowe, jest nie do dotknięcia. Możecie to sobie wyobrazić? Każda rzecz bez rękawicy jest tak nagrzana, że po prostu ją gołą ręką nie bardzo można dotknąć. Co jest jeszcze ciekawe, oprócz tej klimatyzacji, to tak mocno brzmi marzycielsko. Mamy te rury, patrzcie, to nie jest rura od odkurzacza, to jest coś takiego, co wkładam sobie do kasku tu z góry i mam nadmuch na głowę. Szara substancja schłodzona dużo lepiej działa. Także warto te wszystkie elementy, które są, te wszystkie nowinki, które teraz są wprowadzane, stosować. My się staramy na, wyobraźcie sobie, 4-5-godzinnym odcinku przetrwać to po prostu cieplnie. Już nie mówię, ile wypijamy płynów. Tu są wyjęte akurat specjalne termosy. Mamy 4 takie termosy po 1,5 litra i każdy z nas w zasadzie wypija to do końca na długim odcinku specjalnym. Bardzo rzadko się zdarza, że sięgamy do już zapasów ostatecznych, czyli jakaś tam buteleczka czy dwie wody, chociaż w samochodzie rajdowym, w każdym takim samochodzie dakarowym jest zbiornik 10-litrowy, w którym wieziemy wodę. Woda na pustyni naprawdę się przydaje. Nie tylko wielbłądy. W normalnym samochodzie rajdowym, mówię o WRC, odcinek chyba najdłuższy to jest 50-60 km, ja nigdy dłuższych nie jeździłem. W dakarówce to w zasadzie jest prawie jak prolog. Długi odcinek, przeciętnie długi to jest 200-300-400 km, bardzo długi 500-600 km. Jeżeli doliczymy do tego 300-400 dojazdówki przed, 200 km po, to jak taką dniówkę ponad 1000 zaliczysz, to wiesz, że coś się działo. Warto jest mieć ergonomię, warto jest mieć samochód, w którym jest po prostu wygodnie. I wyobraźcie sobie, kiedy jestem w X-Raidzie i przygotowujemy nowy samochód dla mnie, oczywiście moje wszystkie rozmiary są już znane, także oni wiedzą, jak ustawić pedalbox, jaki kąt siedzenia, gdzie jest kierownica, na jakiej wysokości, to wszystko jest regulowane, to finalnie, na koniec, musisz mieć komfort, musisz to przetrwać. Czasami wręcz ustawiamy zawieszenie, które miałoby być najszybsze, trochę w stronę komfortu, żeby kierowca z pilotem po prostu mogli przetrwać. Najprzyjemniejszy moment. Main. Słyszycie te dźwięki? Komputery, chłodzenia, pompy. Budzi się moja ukochana zwierzyna. Motek. Tu jest taki bardzo ciekawy system, w którym w zasadzie mogę przeczytać wszystko, co się dzieje w samochodzie. Jakie mam doładowanie, ciśnienie. No, opowieści by było dużo, bo tu są wszystkie temperatury. To jest taka główna strona. To jest strona, gdzie mogę zobaczyć wszystkie ciśnienia. To jest strona temperatur. Zobaczcie, centralny dyfer, gearbox, tylny dyferencjał. To są wszystkie niskie temperatury. Jeszcze nie jeździł.
dampersy pokazane, o tu jeszcze się nie zalogował czujnik, tu 22 stopnie, tu 206, na pewno taki, jakby była taka temperatura, już by amortyzatora nie było. No i brejki, popatrzcie, jaki jest balans między nimi. Front 46%, tył 35%. To jest taki podstawowy, ten balans, ten brake bias, jak to się nazywa, 58. 58 jest ok. Co jeszcze? Pompy działające. Co dalej, moi drodzy? Przesuwam. Wszystkie temperatury. No tego jest mnóstwo. W pewnym momencie to i ja wymiękam. Wiem, które strony mnie interesują, bo inżynier sobie tu zerka, nasz Piotruś, wspaniały polski inżynier, który w tej chwili jest jednym z głównych inżynierów w X-Raidzie, on mi opowiada, co naprawdę się w tym aucie dzieje i on jedyny tak naprawdę wie, co ta machineria, co ona może mi dać i gdzie są ukryte te koniki, których ja zawsze poszukuję. Engine warm up, rozgrzewa się, ma ograniczoną moc w tej chwili, nie można go za długo mordować, trzeba jechać bardzo grzecznie, dopiero temperatury 75 oleju i chyba 80 wody dają szansę, że ten samochód będzie pracował. Zgasimy bestię, bo jednak trochę spaliny nam nadmucha i będzie ciężko mówić. Słyszycie, jak turbinka robi? Coraz wolniej staje. To jest niesamowite, bo ten silnik na doładowanie na wolnych obrotach ma 1,12 bara. Wyobraźcie sobie, maksymalne doładowanie z dużej turbiny to jest prawie 4 bary. To jest niesamowite, to w ogóle trudno sobie to wyobrazić. Ktoś, kto wie coś o turbinach, to wie, jakie to są duże doładowania, ale te silniki diesla rzeczywiście wytrzymują takiego rodzaju ciśnienia. No i na koniec moment obrotowy to 850, 900, 1000, a można by i 1200, tylko napęd po prostu tego nie wytrzyma. Co jest ważne w tym samochodzie? Bardzo często na trasie przejeżdżamy przez wioskę, no bo jeżeli odcinek trwa 500, 600 km, to mamy miejsca, gdzie są tak zwane strefy, w których musimy zwolnić. Łukasz ma tu system, w którym sobie, zobaczcie, 20, 40, 60, 80, 100 i ustawia mi ten tak zwany limitor do prędkości, a ja zatwierdzam tym pstryczkiem i tak naprawdę to ja decyduję, czy zwalniamy. On tylko może powiedzieć 50, a ja wcale tego nie chcę zrobić. Ale nie chcę, ale muszę. Już tak ktoś mówił kiedyś. Przełożenie w tym samochodzie jest bardzo szybkie. Zobaczcie, zapalę jeszcze raz na chwilę. Grzesiu, wytrzymasz. Popatrzcie, jak kręci się kierownica. To jest pełny skręt. Teraz wyłączę. Trzech ludzi trzeba, żeby to skręcić. I teraz sobie wyobraźcie, że tego wspomagania nie masz 200 km w terenie. Wiecie, jak się wraca? Wiecie, z jakimi rękami? To jest po prostu szaleństwo. To jest coś, co zmienia percepcję używania samochodu. Jeszcze gdzieś na długiej, prostej, to jest ok, to jesteś w stanie krótkimi ruchami. A ostatnia przygoda, teraz w Maroko, w moim Mini, to było jeszcze gorzej, bo po prostu kierownica się zacinała w takim, nie wiem jak to nazwać, w takim przekaźniku, gdzie taki zaworek przesuwa się lewo lub w prawo i otwiera w lewą albo w prawą stronę, wspomaga, zaciął się. I miałem tak, w lewo szło pięknie, a w prawo nadębowo. Wiecie, kiedy jest uczucie, jak chcesz skręcić szybko, a samochód nie skręca. Znalazłem technikę, że powolnymi ruchami byłem w stanie skręcać. Ten zaworek się wtedy nie zacinał. Więc Krzysztof bardzo miękko i spokojnie jechał. Ale zdarzały się sytuacje, że trzeba było gwałtownie ruszyć. Co się wtedy działo? Opuszczaliśmy drogę. Na szczęście nie bolało. Opowiadałem wam trochę o tym samochodzie z punktu widzenia kierowcy. Jaka technika, co się dzieje. Ale oprócz fizycznego, bo ja jestem fizyczny, jest umysłowy.
Łukasz, poprosimy go, żeby tu wsiadł i opowiedział wam, jak wygląda jego biuro. Tam się naprawdę dużo dzieje. To on decyduje, w którą stronę jedziemy. Zazwyczaj, wygrywając rajd, wszyscy mówią, ale ten Chołek zasuwał, świetny jest. Kiedy tylko przegrywamy rajd, wtedy mówimy, no pilot spaprał. Chociaż, powiem wam szczerze, był jeden cudowny rajd w Turcji, kiedy mój kochany Łukasz wygrał z wszystkimi rajd, bo jedyny znalazł prawdziwą drogę i zrobił mi drobną przewagę 20 minut. Wystarczyło dojechać. Byłem wtedy tylko jego kierowcą. Ale wiecie, co jest w technice najważniejsze? To miejsce, które styka się z ziemią. Sprawdzimy i pokażę wam, bo to jest najważniejszy element samochodu, który decyduje o tym, czy dojedziemy do mety. Cztery pocztóweczki, takie nie za duże, które stykają się z ziemią. Opona mówi o wszystkim. Opona decyduje, czy dojedziesz do mety. Chodźcie, zobaczymy to czarne złoto, które decyduje o tym, czy dojedziesz do mety. Wychodzenie nie jest łatwe. BF Goodrich, wiadomo, grupa Michelin. Od wieków jestem wierny tej marce. W zasadzie w Dakarze nie liczy się żadna inna opona. Oni rządzą od lat. Ta już jest bliska końca. Po rajdzie Turcji zobaczcie, jak wyżera tą oponę, jak zjada każdy kawałek. Tu jeszcze jeżdżę na stosunkowo małych rozmiarach, mimo że te koło wygląda duże. Jakbyście zobaczyli w moim mini tego potwora, te wielkie koło, które wcześniej było używane w bagi, no to byście zrozumieli, że dużo łatwiej jest jechać nowym samochodem po piachu. Ale to auto jest sprytne, jest bardziej rajdowe i bardziej je kocham. Poznaliście odrobinę nasz samochód. W następnym odcinku będzie już czysta robota, po prostu będziemy rajdowali, będzie to auto frunęło, spadało, mam nadzieję, że nie dotknie dachem ziemi, bo w tych rajdach też tak bywa. A ja mogę was tylko o jedno prosić, trzymajcie kciuki za Hołka i za Łukasza, będziemy walczyli o Mistrzostwo Polski. Szczerze mówiąc prowadzimy, bo wygraliśmy do tej pory wszystkie rajdy i ten wypadałoby tylko dojechać, ale jak mnie znacie, będę naciskał ten prawy pedał na pewno do końca, a ten środkowy czasem musnę, bo wypada czasami zwolnić, kiedy wjeżdżasz na metę. Najlepiej pierwszy.